Na sądzie o kompetencje. Prawdę
mojego autorstwa. W ogóle przed chwilą byliśmy, gdzie tworzyliśmy projekt. Robiłam właśnie zdjęcia, ale nie tylko je robiłam. Przygotowałam też częściowo wystawę zdjęcia z Ukrainy. A autorkami tych zdjęć jest pani doktor Sławomira Kisecka i Magdalena, która tam Państwa teraz odbywa. Dzień dobry Państwu! Magda przedstawiła tutaj za kamerą, za aparatem, nie tylko, bo też chodziła po całym klubie, znając z różnymi ludźmi. I tutaj chciałabym też powiedzieć, że projekt robiliśmy poza zajęciami. Poza zajęciami chodziliśmy w całym mieście właśnie. Robiliśmy sądy, znaliśmy ludzi, robiliśmy wywiady, reportaże, pisaliśmy artykuły, robiliśmy zdjęcia i przez te półtora roku to była nasza codzienność. Wystarczy tych opowieści. Chyba już wszyscy Państwo wiedzą, co robią studenci kierunku Magdalena. Jako student tego kierunku dodam jeszcze tylko, że nasze projekty mają właśnie taki finał, jak i spotkanie z Państwem. Naszą wspaniałą publicznością, której możemy zaprezentować efekty naszej wielomiesięcznej pracy. Pani doktor, skoro dzisiejsze spotkanie to podsumowanie projektu Bogów, Miejsca i Ludzie od dworca PKP do cukrowni, to może zanim zobaczymy materiały filmowe, zechce Pani doktor jako inicjatorka przedsięwzięcia coś powiedzieć publiczności. Szanowni Państwo, rzeczywiście byłam inicjatorką tego przedsięwzięcia. Przede wszystkim to chciałam, aby moi studenci, którzy mieszkają w Głogowie albo do Głogowa przyjeżdżają, jeszcze więcej jakby poznali miasto, miejsca i ludzi, żeby troszkę porozmawiali z ludźmi, żeby odkryli różne rzeczy, ale też chciałabym powiedzieć o takim bilansie, tak bardzo krótko. Trzeba zauważyć, że to jest ponad rok, prawie półtora roku naszej pracy, tak jak tutaj powiedziała studentka Beata, poza zajęciami, bo mówi się często, że studentów jest bardzo trudno namówić do tego, żeby cokolwiek zrobili po zajęciach. Studenci na uczelni są najlepszym przykładem na to, że pracowali bardzo dużo. Bilans jest taki. To jest, proszę Państwa, no ileś set zdjęć. To jest kilkadziesiąt albo nawet kilkaset godzin za kamerą. Jeszcze raz tyle, dwa razy albo może trzy razy tyle. To jest przy montażu pracy. I tak naprawdę nikt to tego nie robi. Może tam Państwo, którzy stoją właśnie za kamerą, to dokładnie wiedzą, jaka to jest praca. Żeby zmontować minutę, dwie minuty materiału, to czasem trzeba poświęcić kilka albo kilkanaście godzin, a nawet i dni. Tak więc to są również jakby setki SMS-ów i maili, które żeśmy sobie wysyłali. Ale to też są godziny właśnie takiej pracy, ale też i zabawy. Pani, zaczynamy nasz projekt. Wiecie, że nasz projekt dotyczy Głogowa. Głogowa, miejsc, ludzi związanych bezpośrednio z Głogowem, ale także tych, którzy do Głogowa przyjeżdżają. Co kochani? Zaczynamy nasz projekt. Przebiegały etapy naszego projektu. Teraz o projekcie porozmawiamy z zawiadowcami projektu. Z zawiadowcami? Co na stacji kolejowej jesteśmy? Prawie, bo nasz projekt rozpoczął się od dworca PKP, ale z zawiadowcami powiedziałem, bo pamiętasz nasze zajęcia o Brunonie Szulcu. Oficjalnie mu napisali, że był zawiadowcą gabinetu rysunkowego, a Karolina i Ela to zawiadowczyni projektu. Karolino, Elu, słyszałyście? Jesteście zawiadowczyniami projektu. Jak przebiegała praca nad tymi etapami, które oglądaliśmy przed chwilą? Akurat materiał, który widzieliśmy przed chwilą, montowałam razem z Nikodemem. To jest taka oficjalna wersja etapów projektu, dlatego że kierowanie nim było z jednej strony zadaniem zabawnym. Trudnym, dlatego że trzeba było wszystkie partie rozdzielić, a później pilnować, czy wszyscy wykonują swoje zadanie. A zabawnym, dlatego że nagrało się wiele rzeczy, które chyba nie powinny być nagrane. No tak, projekt wymagał bardzo dużo od nas zaangażowania. Na przykład wszyscy mający, a ja ze swoje SMS-a, pani Ewu, nie dostałam zmontowanych materiałów. I nie ważne, że to była majówka, musiałam
gonić moich studentów i pilnować, żeby coś zmontowali, żeby oddać zaraz po majówce. Tak się skręciłam w to montowanie, że swój materiał musiałam poprawiać, bo niestety oddałam pani doktor złą wersję, a pani doktor wybrała całkiem inny materiał, niż ja myślałam. Śmiesznych historii podczas realizacji projektu było mnóstwo. Kacper, znasz jakieś? Znam, prawie wszystkie. Z niektórych zmontowałem nawet filmik. Zresztą jesteś na nim. Ja? Ja, ty, nasi koledzy i nawet pani doktor. Pani doktor? Chyba tego nie pokażemy. Dlaczego nie? Mamy poczucie humoru, a pani doktor też lubi się śmiać i co ważniejsze, umie się śmiać z siebie. Chcą państwo zobaczyć projekt w kuchni? Zabieram jedną cegłę na pamiątkę z cukrowni. Ja też się wezmę. Znamy już etapy projektu i jego kulisy. Pora na to, co scenariuszu. Kasiu, jesteś autorką scenariusza projektu, powiedz. Udało się go zrealizować? Tak, scenariusz pisałam, a pani doktor znowu mi rejestrę go poprawiała. Potem ja znów pisałam, a później pani doktor znowu poprawiała. Także to nie było łatwe zadanie. Bo to jest już znajdziejsze, w pewnym momencie wyprowadził z pusta, zaczął pisać scenariusz. Tyle, że jak do niego zajrzałam, dowiedziałam się, że w głowie są minki. Okazało się, że ktoś tam nie znał stwierdzenia minionki i zastąpił go sobie muminki. Także głównym naszym założeniem było na początku sprawdzić, czy mieszkańcy Głogowa identyfikują się z miastem. Dobry, robimy sondę. Jestem Głogowianinem. Jestem Głogowianką. Jestem Głogowianinem. Jestem Głogowianką. Jestem Głogowianinem. A wiesz, jakie są ulubione miejsca Głogowia? Nie. A ja wiem. Zobaczmy. Prosimy o obrazowanie. Moje ulubione miejsce w Głogowie jest Park Południowy, tak zwany niemiecki, ponieważ spędzam tam dużo czasu z przyjaciółmi. Sporo tych miejsc wymienili Głogowianie. Nie wymienili jednak tego miejsca, od którego zaczyna się nasz projekt. Wiesz, dziś ludzie nie za bardzo podróżują koleją. W dodatku na naszym dworcu nie ma ani poczekalni, ani baru. Czy któreś z tych miejsc ludzie jeszcze pamiętają? Czy Głogowianie i przybysze mają w ogóle jakieś wspomnienia z dworcem PKP w Głogowie? W dworcu PKP w Głogowie zaczął się nasz projekt. Tak naprawdę, co było pokazane w materiale z tego projektu? To był 6 lutego 2018 roku. Pamiętasz, jak byliśmy podekscytowani? A pani doktor? Nic dziwnego, szliśmy wtedy powitać jednego z najważniejszych polskich pisarzy, któremu przez 2 dni towarzyszyliśmy podczas spotkań w Bibliotece Miejskiej i Liceum nr 2. Byliśmy ciekawi, czy Głogowianie nie wiedzą coś o pisarzu. I sprawdziliśmy to. Mity greckie. Nie przeczytałem większości książek, ale fragmenty na pewno gdzieś kiedyś przeczytałem. Książka Ukraiński kochanek. Okazuje się, że całkiem niezła jest biega na Głogowie o wybitnym pisarzu, który gościł w naszym mieście. Dla nas to było niezapomniane przeżycie, co utrwaliliśmy w reportażu z tych spotkań. Reportaż, który Stanisławem Słakowskim jest dostępny na stronie naszej uczelni. Jeśli ktoś z państwa jeszcze nie widział, zachęcamy do obejrzenia. Ada, ty rozmawiałeś na dworcu i potem w bibliotece z pisarzem. Jakie to przeżycie? Oj, bardzo stresujące, byłam bardziej zestresowana niż teraz. Ale tak naprawdę szczęście wspomagali mi Karolina i potem, gdzie potem z Karoliną miałam przyjemność gościć pracownik przyjaciela pana Ostrogowskiego. Wiecie, o kim mówię? Byłby wstyd, gdybyśmy nie wiedzieli. O panu Telemachu Milicki. Wybitny Głogowianin, bohater filmu Zbigniewa Lipowskiego. Też jesteśmy na premierze, ale materiał o malarzu mamy własny. Zapraszamy do obejrzenia. Obraz powstał przed śmiercią mamy. W ostatnim roku jej życia pojechałem do Grecji.
Matkę narysowałam, namalowałam na podstawie pewnych dokumentacji zdjęciowych, które robiłem. I chciałem, żeby to nie była moja matka, a taka prawdziwa matka, taka, jaką spotkałem. Brudny. Ale zbieranie informacji nie jest łatwe. Jak to widzieliśmy na materiale, projekt od kuchni ludzi trudno nam mówić na wypowiedź do kamery. A jak jest z nami i innymi studentami? Sugerujesz, że przyszedł moment prawdy. To też, ale czas zaprezentować kolejny etap projektu, czyli... Miejsce najbardziej związane z nami, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie i nas, studentów. Spędzam tu dużo czasu, uczę się, studiuję. No i kiedy nie mogę zrobić materiałów w domu, przychodzę tutaj i tutaj coś robię, kiedy mogę. No i poza tym PWSZ rozwija nasze umiejętności i kreatywność. Uczelnia pozwala nam rozwijać pasję. Mamy tu kolegów, zdobywamy wiedzę i umiejętności praktyczne. Jak zdobywamy doświadczenie, to już nasi goście widzieli na materiałach. Często jesteśmy poza murami uczelni, ale oczywiście nie wszystkie zajęcia odbywają się w terenie. Są wykłady czy ćwiczenia w aulii, albo w naszych pracowniach. Zapraszamy Państwa do jednej z nich? To za chwilę. Najpierw może powiedzmy naszym gościom kilka słów o naszych zajęciach. Tylko o których? Skoro projekt jest pod kierunkiem pani doktor Sławomiry Lisewskiej, to zajęcia z pani doktor. Te zajęcia na pewno do konwencjonalnych nie należą. Jeśli ktoś widzi w planie wykłady, ćwiczenia z literatury, od razu wyobrażę sobie nudne podzielne epoki, czy analizy podczasem, co poeta miał na myśli. Proszę Państwa, nie tutaj nie znaszą Panią doktor. To fakt. Nasze zajęcia są takie. Albo mamy kartkę na drzwiach, albo kontrakty do podpisania, albo trzeba dźwigać sól, albo można jeść cukierki. Czasem można wisieć lub leżeć na podłodze i robić selfie. Wskazane są manifesty i oskarżenia, ale tylko o popełnienie wiersz. Pani doktor sama je pisze, albo lepiej. I czasem zamyka w słoikach. Jak ten moskalik, który Magda dostała, pamiętasz? Kto powiedział, że Lisewska ludno gada na wykładach, temu wyślę z kłami pieska, więc zatańczy z nim na kładce. Z tych zajęć do całej kolekcji przedmiotów można zbierać. Jeśli do tego dodać zaliczenie przedmiotu media, literatura współczesna, to w kartce się nie zmieści. Martyna, słuchasz mnie? Co ty tam cały czas w tej ręce trzymałaś? Mam klucz. Po naszych filmikach podsumowujących zajęcia był konkurs na najlepszy materiał i każdy coś dostał. Ja dostałam kamerę na profesjonalną sesję zdjęciową i ten klucz. Klucz do prowadzenia podsumowania gmin, błogów, miejsca i ludzi. A ty co tu robisz, jak masz klucza? Ja dostałam go z recytacjami, puchar i też klucz. Na moim jest napisane klucz do poczucia humoru pani doktor. Ale to ty masz klucz do prowadzenia projektu, więc zaprowadź. To powiedz ładnie jego kolejny etap. Przyjemnością. Zapraszam Państwa do wygłuszonej jak radio w pracowni nowych mediów.
Pracownia ta nazywa się konspiratoria, dlatego nie zdradzę, o kim tam mówiliśmy, ale powiem za to, że dowiedzieliśmy się tam, iż ten znany człowiek był Bogowie. Zapraszam na fragment wykładu pani doktor Sławomir Piseckiej z nami, studentami wtedy pierwszego roku. Szukam pewnej studentki. O, widzę, że macie wykład o Broniewskim. Tak. Czy mogę zostać z wami, posłuchać go? Zapraszamy! Dziękuję. U nas wszystkie wykłady na uczelni są zawsze otwarte. Zapraszamy panią. Ten wykład, jak każdy pani doktor, będziemy długo pamiętać. Ale najdłużej będzie go pamiętać Kasia. Kasiu, ty jesteś z trzeciego roku, a my z drugiego. Nie byłaś na tym wykładzie, prawda? A krąży historia, że pamiętasz każde słowo i każdy gest. Dlaczego? Jeśli ktoś chce wyjść, niech to zrobi teraz.
A jeśli chcą Państwo zostać, to proszę obejrzeć w skupieniu do ostatniego momentu, do ostatniego napisu, do ostatniej ceny. Zapraszam Państwa na premierę filmu Cukrownia. Film oparty o wspomnienia byłych pracowników cukrowników. Jedna rodzina, jedna wielka rodzina. Wszyscy się zbierali, wszyscy sobie pomagali, a później to już tak zaczęło coraz bardziej to jak to umierało ze swoją śmiercią. I tak zostało, że pani sobie zapłacić. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę. Państwo, jako rektor przede wszystkim chciałam Państwu studentom pogratulować szczególnej dojrzałości, wrażliwości. Myślę, że w każdym kadrze tego materiału, który mogliśmy w tej chwili zobaczyć, widać Państwa pasję, Państwa zaangażowanie. Ale przede wszystkim chciałam Państwu podziękować. Podziękować za emocje, które ten materiał dostarczył. Emocje od bardzo skrajnych, bo ta pierwsza część to dużo śmiechu, rozrywki, pozytywne emocje. Ale ten ostatni materiał, chwilę wzruszeń, myślę, ten materiał dla każdego z nas inny, w zależności od pokolenia. Myślę, że Państwo, cukrownicy, jak w materiale Państwo są nazywani, zechcą o swoich wrażeniach opowiedzieć. Ale myślę, że w zależności od pokolenia, ten materiał dla każdego z nas miał inny wymiar, i inne jakby emocje w nas pobudził i inne wspomnienia. Dla mnie osobiście pamięć wreszcie robionych w domu Kruszka, o serdaszkach, kamizelkach, których podobieństwo odnalazłam w zdjęciu przedszkolaków pokazanym w tym materiale. Myślę, że to jest najważniejsze. Chciałabym, aby ten materiał był rozpowszechniony nie tylko w tej uczelni. Myślę, że to, co jest również taką bardzo dużą wartością tego materiału, to, że młodzi ludzie, których pasją zaraziła pani dyrektor Rydzewska, podjęli temat, który dla młodych ludzi jest no nieatrakcyjny. Mamy tutaj słowa, że dzisiaj młodzi ludzie to przede wszystkim internet, to media społecznościowe. A tutaj mamy piękną historię miasta, w którym mieszkają, pokazaną z ich perspektywy przy wykorzystaniu dzisiejszych współczesnych narzędzi
za co bardzo serdecznie Państwu dziękuję. I myślę, że ten materiał muszą zobaczyć młodzi Głogowianie, bo to jest taki kawałek historii, który po prostu trzeba pokazać. Pozwolicie Państwo, że jeszcze kawałek prywaty. Ja nie brałam udziału w sądach, ale troszeczkę nawiążę. Moje pierwsze wspomnienie, może tak mi odtedy, nie jestem Głogowianką. To był temat jednej z sądów. Pierwszy raz przyjechałam do Głogowa 15 lat temu i pierwsze co zobaczyłam, to był dworzec głogowski, bo przyjechałam tutaj kolejem z Wrocławia. I również tak jak większość z Państwa, moje pierwsze wrażenie dworca nie było pozytywne. Ale już droga, którą pokonałam pieszo od dworca do PWSZ-u, bo przyjechałam tutaj na rozmowę o pracę, sprawiła, że od 15 lat tutaj przyjeżdżam. No i pewnie będę jeszcze trochę przyjeżdżać. Dziękuję serdecznie, jeszcze raz dziękuję Pani Dyrektor, bo myślę, że jej osoba i jakby entuzjazm i zaangażowanie sprawiło, że udało się młodych ludzi pobrać do działania. Proszę Państwa, również pełen profesjonalizm, wiedzę, umiejętności, pasję, motywację. I w tym materiale, w tych filmach widzieliśmy, proszę Państwa, daną próbę ocalenia i kształtowania dwóch podstawowych kategorii związanych z małą ojczyzną, jaką jest Głogów, czyli pamięci i tożsamości. I za to Państwu, jako Głogowianie, serdecznie dziękuję. Witam Państwa. Jestem córką dyrektora ośrodka i w imieniu wszystkich, którzy uczestniczyli w nagraniu tego filmu, oczywiście jestem z bratem tutaj, dziękuję. Mam troszeczkę niedosytu w tym filmie, ponieważ wychowywałam się w cukrowni, to znaczy na osiedlu cukrowni Głogów od samego urodzenia i są cukrownia jako miejsce razem z Mosowicami, to była taka enklawa Głogowa, która była samowystarczalna dla siebie. Mieliśmy transport, mieliśmy konie, mieliśmy krowy, mieliśmy stajennego. Klub sportowy. Klub sportowy. Może zostanie to coś. Nie gęli w piłkę, nie? Był plac strażacki, gdzie my odbywały się ćwiczenia strażackie ogólnopowiatowe. Można było bawić się w młodzież. Pierwszy telewizor, jaki był, to był właśnie w cukrowni. No, chwalę cukrownię ze względu na to, że to było coś, co przyciągało młodzież do klubu. Dziękujemy również wszystkim studentom za ich ciężką pracę, za taki wspaniały film. Ja chciałabym jeszcze bardzo ważne podziękować za tożsamość cukrową. Za to, że ona nie zniknie, nie zginie, że ona będzie. Bo dzięki Wam po prostu, że tak powiem, pamięć będzie cały czas o tym, co tworzyli nasi dziadkowie. I naprawdę nasze dzieci i wnuki będą mogły, że tak powiem, dotknąć tego, co się tutaj zadziało. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za głosy w dyskusji. Ale to nawet też coś obiecaliśmy. Naszej pani doktora taką pamiątkę. To prawda. Pani doktor jest osobą niekonwencjonalną. Niekonwencjonalnie prowadzi zajęcia. Zatem i pamiątki pani doktor do konwencjonalnych należeć nie mogą. Kasper, wiesz co pani doktor zabrała z cukrowni? Po naszych materiałach już wszyscy wiedzą, że cegła. Właśnie. Zapraszam panią doktor i byłych pracowników cukrowni, którzy brali udział w naszym projekcie do złożenia pamiątkowego autografu na malutkim fragmencie budynku zapłonu cukrowni. Zapraszam. To jest dokładnie ta cegła. Thank you.
podziękowanie za udział w filmie opartym na wspomnieniach byłych pracowników cukrowni Głogów, studenci nowych mediów PWSF w Głogowie i dr Sławomira Jeserska 13 czerwca 2019 roku.
materiału. Wszystkie i sądy, i ten element kończący, mój element wiążący całość projektu, czyli cukrowni, był dobrym elementem wspomnieniowym, który fajnie zarysował historię tego miejsca. Byłam pod ogromnym wrażeniem projektu. Na ogromny szacunek zasługuje praca wszystkich osób, które były zaangażowane w realizację tego projektu. Począwszy od pomysłodawczyni, inicjatorki, pani dr Sławomiry Lisewskiej, poprzez oczywiście pracę studentów. Projekt, tak jak już wspomniałam, zrobił ogromne wrażenie na mnie i na osobach, które uczestniczyły w tej projekcji filmu. Na pewno pozostanie na długo w pamięci. Wywołał niejednokrotnie uśmiech na twarzy, również i pojawiły się łzy wzruszenia, bo miałam możliwość obserwacji gości honorowych. Także naprawdę ogromne gratulacje za tak niesamowite przedsięwzięcie, za takie wyzwanie i sprostanie temu wyzwaniu. Idąc na projekt, myślałem, że zobaczę jeden długi film. No a później oglądając byłem zaskoczony, że było to kilka mniejszych, które sumowały całość. Bardzo mi się podobało. Teraz widzę, jak ten projekt wygląda i już wiem, jak zabierzemy się do projektu, który będziemy robić w przyszłym roku. Z oczekiwań nie miałam, ponieważ nie wiedziałam, jak to wyglądał ten projekt. Byłam ten pierwszy raz, a podobało mi się bardzo. Mogę powiedzieć, że jestem dumna z moich kolegów i koleżanek, ponieważ sama nie brałam w tym udziału. To trochę teraz tego żałuję. Jednakże chciałabym im pogratulować, bo było to naprawdę wielkie, wielkie przedsięwzięcie. Było widać, że włożyli w to mnóstwo serca i mnóstwo pracy. Także gratulacje. Projekt przekroczył moje oczekiwania. Nie spodziewałam się, że wyjdzie aż tak dobrze i że wzbudzi aż tyle skrajnych emocji, od śmiechu po łzy. Jestem bardzo zadowolona z naszego projektu. Nie spodziewałam się, że efekty naszej pracy będą aż takie wspaniałe. Półtora roku pracy nie poszło na marne. Cieszę się z reakcji ludzi, którzy tam byli i jestem z nas dumna. Myślę, że ta inicjatywa jest bardzo ważna i że ten projekt nie powinien tak umrzeć po wyświetleniu go i powinniśmy ratować naszą cukrownię. Ja sama brałam udział w tym projekcie i jest świetny. Uważam, moim nieskromnym zdaniem, wyszło rewelacyjnie. Projekt Głogów, miejsca i ludzie, od dworca PKP do cukrowni, uważam za bardzo udany. Myślę, że wszyscy studenci wywiązali się ze swoich zadań, publiczność dopisała. Bardzo wiele się wspólnie nauczyliśmy i się zintegrowaliśmy. Wydaje się, że była to taka ogromna uroczystość, która zintegrowała również wszystkich głogowian. Myślę, że ten projekt trzeba potraktować też jako swoistego rodzaju misję. Z tego powodu, że już do nas właściwie ostatnie słowo nie należy, ale należy może najpierw troszkę do internautów, ale również należy ostatnie słowo do konserwatora zabytków, ponieważ zaapelowaliśmy ze studentami nowych mediów o to, żeby uratować ostatni budynek cukrowni. Jest to również wola mieszkańców Głogowa, a także mieszkańców cukrowni. Projekt Głogów, miejsca i ludzie, od dworca PKP do cukrowni, uważam za zamknięty. Reszta należy do konserwatora zabytków.